uchwał przez miasta i gminy Sejmiki. To jest szturmówka do nieba, której naród modli się o jedność, wolność, godność od narodzenia do godnej starości. To jest wielka modlitwa, której Maryja zwycięży. To będzie zwycięstwo Maryi, drugi cud nad Wisłą. To będzie Boża interwencja w bieg historii wyproszona przez naród. W tym czasie ze szczytu Jasnej Góry wołano w najcięższej chwili rozbicia narodowego, że wystarczy garstka jedna, ożywiona wielką wiarą i miłością, aby zabłąkanych nawrócić. Z garstki obrońców Częstochowy spłynął na Polskę duch pokrzepienia i duch odrodzenia. Maryja zwyciężyła i naród zbawiła. Utwórzcie i wy przez uświęcenie uświęconą nadprzyrodzoną wiarą Armię Narodowego Zbawienia. Idźcie do niej wszyscy, a jak wtedy, tak i dziś duch jej nie przełamie obojętność i zwątpienie, wszelką klasową partyjność i wzbudzi w narodzie bogate, drzemiące w nim siły i do zwycięstwa go poprowadzi. Ufamy, że i tak się stanie. My zaś do Najświętszej Maryi Panny zwracamy się z prośbą, modlitwą i ukaniem. Ale wielka narodowa modlitwa z 1920 roku to nie tylko msze, święte procesje, akty poświęcenia, ale kościoły wypełniali po brzegi ludzie z różańcami w dłoniach, śpiewający wspólnie, śpiewający do nieba litanie. Każdy dom stał się mieszkaniem modlitwy, a każda figura przydrożna gromadziła modlących się na kolanach ludzi. Tylko modlitewne wołanie może przebić swym krzykiem niebo. Jan Paweł w 1983 roku z Jasnej Góry wołał: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, kiedy duch jego coraz bardziej się oczyszcza. Tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. A wołanie Ojca Świętego Jana wołał. I ja wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z głębi, całej głębi tego tysiąclecia. Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Niech ta modlitwa będzie trzęsieniem ziemi, który poruszy nienaruszalny system, który od ponad 30 lat cieszy władzę absolutną naszej ojczyźnie, narzucając ateistyczne credo. Stał się nasz nagle bezsilnym świadkiem swej ideologii w epoce głodu ducha, po głodu sprawiedliwości, pokoju, dobroci, męstwa, godności człowieka. Te słowa obudziły polskie społeczeństwo z kilkudziesięcioletniego uśpienia. Niech te słowa przyczynią się do wzmocnienia poczucia wolności, solidarności w obronie wolnych mediów i dla najwyższych wartości Boga, honoru i ojczyzny, wyrażanych przez przekaz telewizji Trwam. Ojczyzną wolną racz nam wrócić, Panie. My chcemy Boga, Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dziwa święta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka
marszałka Józefa Piłsudskiego i serdecznie dziękujemy wszystkim moherowym beretom, tak nas kiedyś pogardliwie nazwał premier Donald Tusk. Jesteśmy dumni, że jesteśmy moherowymi beretami. Dziękuję bardzo. Lepiej być moherem niż Polska. Brajemy! Polskie kwiaty, które na pewno wszyscy znamy. Śpiewa ci obcy jad, zachwyca mądki świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Dziękujemy serdecznie wszystkim za to przybycie do Krynicy Wielka. Kończymy nasze spotkanie. Szczęść Boże wszystkim uzdrawać, by Polska była Polską. Trzymaj to razem i zbieraj. Ja będę zbierał, jak muszę to trzymać.